Cztery samochody do przewozu większej liczby osób za prawie 900 tysięcy złotych zakupiło ostatnio starostwo powiatowe dla swoich jednostek. Wszystkie posłużą osobom naprawdę potrzebującym. W każdym przypadku nowe wozy będą transportować osoby chore albo starsze. Każdy z zakupów był z dużym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Te samochody cztery kupiliśmy za prawie 900 tysięcy. Ten, o który najważniejszy, to jest autobus 22 miejsca plus jeden, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Mercedes-Benz, i kosztował mnie bagatela 330 tysięcy. Oczywiście środki własne, no to 101 tysięcy my, ale 228 PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i to po prostu cieszy, że taki, sama marka mówi za siebie, to jest dobra marka, nie ma to tutaj zbytnio reklamować. Myślę, że z troską o niepełnosprawny taki zakup to jest wielki sukces. Wspomniany Mercedes był najdroższy i trafił do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy. Ma tam dowozić oraz odwozić uczniów. O potrzebie pozyskania takiego auta mówił dyrektor tej placówki Jan Słuszniak. Jest to bardzo ważne, bo przede wszystkim bezpieczeństwo, ale przede wszystkim i sprawność, bo niejednokrotnie mówię tu o swojej jednostce. Szkoła równa się bus tak naprawdę. A robimy 740 km dziennie, to taka informacja dla Państwa, że te samochody muszą być sprawne. Stąd dziś ta wielka radość i chcielibyśmy przy okazji tej sesji podziękować zarządowi powiatu. Natomiast młodzież uczęszczająca do tej szkoły odczytała specjalny wiersz o busie oraz przekazała kwiaty na ręce członków zarządu powiatu. To był wyraz ogromnej wdzięczności do naszej powiatowej władzy. Pozostałe trzy zakupione samochody to autobus marki Volkswagen za 220 tysięcy złotych, który trafił do powiatowego środowiskowego domu samopomocy w Stąporkowie. Bus marki Volkswagen za 131 tysięcy dla domu pomocy społecznej Cichy Zakątek oraz autobus tej samej marki za 167 tysięcy dla warsztatów terapii zajęciowej. W miniony piątek w przerwie sesji Rady Powiatu wszyscy radni oglądali te pojazdy.